Hej, cześć, siemano, witajcie, Stiviaki z tej strony, po raz kolejny Stivia, to jest kolejny materiał na naszym kanale. Moi drodzy, ze mną jest oczywiście Woski. Hej. Halo, halo, ze mną jest oczywiście Bowo i jest z nami również Wolnar, który jest tutaj gdzieś schowany. No i oczywiście na samym początku zapraszam na naszego Discorda Stiviaki, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No i tak, kto chce powiedzieć, co będziemy robić? Ogólnie jest to kolejny data pack, także Woski, może powiedz, co będziemy tutaj w tym data packu robić, o co tutaj chodzi właściwie. Zostaliśmy wampirami. No. Musimy unikać słońca. No dobra, w takim razie zostaliśmy wampirami, tak jak Woski mówi, no i musimy unikać słońca, ponieważ jeśli będziemy przebywali na słońcu, to po prostu będzie nas ono zabijało. Także musimy unikać słońca, chować się gdzieś w kopalniach, no i zobaczymy, co z tego nagrania wyjdzie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. No, no bo Bowo już się pali. No. Ej, dobra, idzie. Żyję, pomocy! Żyje. Ej, dobre to jest, dobre. Ej, to jest. Ale parzy potężnie. Wolnar już się ogrodził, zobaczcie, gliniarkę sobie zrobił, także Wolnar... Znajdźcie swoją. Wolnar już jest bezpieczny. I ogólnie proponuję, chłopaki, może, nie wiem, zrobić? Nie? Ej, fajne to jest, ale tu bije, stary, ty, masakra. Ej, ja już umarłem. Ale dobra, rozumiem, że tutaj będziemy się spełnić, tak? Za każdym razem, czy jak to jest? To... No dobra, ale to klepie masakrycznie, stary, nie? Dobre to jest. Ej, to jest dobre. Ej, to dobra, to co, jakiś challenge'ik robiliśmy? Jeśli nie oglądaliście poprzedniego materiału... Moja dziura. To musicie wiedzieć, że tam po prostu dostawaliśmy losowy itemek co 5 sekund, z których itemków robiliśmy sobie później domek. Owieczka też się chowa. Także oczywiście, jeśli nie widzieliście tego odcinka, to koniecznie zobaczcie. No i dobra. Ej, hopy. To może gdzieś znajdźmy jakąś jaskinię, ale nie no, bo jak znajdziemy jaskinię, to tam na pewno będziemy bezpieczni. To na początku proponuję przebiec, o, ten sobie już craftinga zrobił i wszystko. Zróbmy dom na środku. Oddawaj drewno. No dobra, ale to nie wybudujesz chaty, bo będziesz cały czas umierał, to by trzeba było jakoś od spodu robić, stary. Może wkopmy się na razie właśnie gdzieś w ziemię. Kurczę, cały czas dostaję obrażenia. Nie rozwalaj tego drzewa nade mną, stary, bo będziemy ten, umierać. Dobra, Wolnar już tutaj jakąś chatkę zrobił, także jest naprawdę spoko. Mamy owieczki. Znajdź się własnym, ty. Zapraszam cię, ty ktoś? Ja, no wiesz, ty co? Wygonisz mnie stąd? Ja myślałem, że to jest wspólne na czwórkę. No. Rozumiem, że każdy ma mieć swoją, tak? No spoko. To gdzie ja mam się podzieć w takim razie, chłopaki? Umarłem już chyba 10 raz na tym odcinku, no spoko, nie? Pierwszy ustawię. Bowo, już widzę tu architekt, że ten leci... Dobra, to wiecie co, ja może się zajmę zbieraniem drewna, tylko to może być problemem. Dobra, jeszcze żyję. Bowo, idę pod twoim dachem. Dawaj tu drzewa trochę, panie. Właśnie największy problem jest chyba ze zbieraniem drzewa. Ewentualnie szybkie bieganie z krzaczka pod krzaczek to jest dobra opcja. Chociaż nie, bo i tak obrażenia... Trzeba zbroję zrobić. No właśnie, ale co, zbroja też ci nic nie da, nie? Ej, w ogóle się po prawej stronie pojawiły jakieś śmierci teraz. Nie wiem, czy to wcześniej było. Aha, czyli to dopiero na Woski ustawił. Także tutaj jest pokazane, że ja niby jedną śmierć, ale tak naprawdę ja mam tych śmierci od groma. Ej, hopy, dobra, nie bijmy się, my mamy razem tu przetrwać, a nie. O, jest owieczka, mamy jakieś jedzonko. I ogólnie tutaj, panowie, jest węgiel. Także jak węgiel się nam na pewno może przydać. Także jak ktoś ma już kilof jakiś, Bowo, daj tu trochę drewna albo zrób mi kilof, proszę cię bardzo. Dobra, dawaj drewno, tutaj szybko se patyki skraftujemy, zrobimy se w craftingu kilofa se zrobimy. Także spoko sprawa i tutaj, no wiesz idź co? Co idź po drewno, dawaj ten kilof, co se skraftowałem, to był mój kilof. Dawaj tego kilofa. Ej, chłopaki, jaskinia. Kto mi ukradł ten kilof? Ten kilof? No? Idź po drewno. Jak po drewno? O kurde. Dobra, jeszcze żyję. Jeszcze żyję. Nie niszcz nade mną bloków, Gamoniu. Ja nic nie robiłem. No nie, w ogóle, sam umieram, tak od siebie. Już mam dwie śmierci. Ile macie śmierci? Umarliście zero. Chociaż raz? Ja, no już mam dwie, to znaczy tak naprawdę... Nie, no Woski, czemu kłamiesz? Dwa razy umarłeś. Z 10 mam. Wolnar chyba jeszcze ani razu nie umarł, nie? Nie, umarłem też dwa razy, bo Woski zaczął nade mną kopać. Jaki to jest w ogóle... Co za gościu, nie? No dobra, mamy trochę węgla, macie tam drewno, zbieracie panowie węgiel? Drewno, węgiel i tak dalej? No to niedobrze, bo to trzeba zbierać wszystko. Tylko nie niszcz drewna do końca, zostawię jeden blok, żeby te krzaki zostawały, to przeżyjemy. Siemaneczko, tam widzę jakieś patyki, ale najprawdopodobniej... O nie, nie dojdę. Do widzenia. Strasznie dużo te słońce zadają już obrażeń. Laguje, o nie. Co ci laguje? Nic nie laguje. Nic wszystko, nie laguje. Wszystko ładnie działa.
Ja ogólnie laguje. Woski ma problemy ze swoim zobacz, internetem. Jakie tu chłopy zrobiły w ogóle jaskinie, siemaneczko. Masz tu jakieś coś fajnego czy nic? Bo ja mam węgiel, tu widzę, że się żelazo już robi. Także jest bardzo dobrze. I co, robimy? Robimy sobie zbrojki, tak? Jakieś takie żelazne czy coś? To jest, mówicie, dobra myśl, panowie. Nie, ej, a macie jakieś drewno? Wolnar, masz jakieś drewno? Jak się rzucił? 25. Dawaj tego kilofa, panie. Ja mam. Wolnar zbiera drewno, okej. Okay. Ja zbieram tutaj węgiel. No i zrobię nam trochę tutaj, panowie. Zrobię nam trochę pochodni. No siemano, widzowie. No co to było? No siemano, no właśnie, panowie. Ja się tak nie wiem, co się dzieje. Co za ćpun tam przylazł? Ćpun jakiś potężny. Ćpun jakiś potężny. No dobra, robimy sobie tutaj teraz pochodnie, bo to się nam na pewno przyda. Także mam 32, nie wiem, robić więcej tych pochodni czy nie? Czy starczy tyle, panowie? Ktoś chce pochodnie? Chyba ktoś chętny? Ktoś chętny na pochodnie? Woski jak patrzy, chyba za chwilę będzie noc. Masz pochodni kilka. 16 ci chyba. Ja zrobię. Dobra, zebrałem. Dobra, to rób se sam. To Wolnara jak klepie. Ej, noc będziemy mogli chatę wybudować. To jest dobra myśl, panowie. Właśnie, bo w nocy się zrób miecze, będziemy mordować. Jesteśmy wampirami przecież, to w nocy nic nam się nie będzie działo. Dobra, już słońce obrażeń nam nie zadaje, możemy wyłonić się na powierzchnię, panowie. To mogę most robić. Musieliśmy czekać na noc, także teraz możemy, panowie, jakąś chatę szybko wybudować, zanim znowu stanie się dzień. Woski, nie mogę cię znaleźć, chodź tutaj. Kto, co za debil to zrobił? Co się cieszysz? Co się stało? Ole wariat, użył komendy, żeby... A te cwaniaki se siedzą schowane. A ole cwaniak, użył komendy, żeby zrobić dzień. No to teraz super, dawaj z powrotem. Albo nie, nie rób. Dobra, nie rób nocy, okej. Okay. Dajcie mi teraz kilof tylko. Dajcie mi... Ale nie chcę takiego, daj mi kamienny chociaż. Kamienny kilof i pochodnie, tam stary są moje pochodnie wszystkie. Weź noc włącz z powrotem. Abrakadabra. O, dzień. Jest deszczyk. Dobra, tak robimy nasz challenge, mieliśmy challenge robić, panowie. O patrz, on już chatę wybudował, ale ściany challenge? Też normalnie ze wszystkim. I jakieś ściany. Ze ścianami, tu jest jeszcze jakiś cave, można tu zobaczyć. Ja idę jeszcze zbroję zrobić żelazne, bo jestem ciekaw, jakie obrażenia będą nam wtedy zadawane. Chyba takie same, ale tutaj nie widzę żadnego żelaza, zaraz na game modzie to zrobię, będzie szybciej. O! Nie ma co. Dzień. No, dzień się robi. Teraz już bez żadnych komend, nie? Się robi, także mamy przesrane. Ewentualnie można ten deszcz wyłączyć, bo nie jest potrzebny. No, na pewno. Ale powiem wam, że Bowo tutaj architekt dobry z ciebie jest. Będzie dobry z ciebie człowiek. Będą ludzie z ciebie. Skąd ty masz tą zbroję? Z game moda zrobiłeś czy miałeś już? Nie, ja tu nie mam żadnego pieca. Co? O, nie ma tu pieca żadnego, nie. Ty, ile on tu sobie żelaza przetapia i nic nie powiedział. Co w nim jest? Widziałeś jaki gościu? Ale żelazo. Skąd ty, nie ma. Skąd ty nazbierałeś tyle żelaza, stary? A gdzie moje żelazo? Jakie żelazo? Ja nie mam twojego żelaza, serio. Gdzie są moje żelazo? Nie mam, naprawdę nie mam, wziąłeś. A, woski ci ukradł, patrz, ucieka, gonić go. Woski. Oddaj żelazo. Co, ja? Ej, wy zrobiliście, wyłączyliście deszcz, czy noc zrobiliście? Ja wyłączyłem. Jesteś złodziejem, nie miłym. Ale zrób ta dzień, panowie. Że ja? Buty se zrobię. No i mam buty. A to teraz na tobie trzeba przetestować, zróbcie dzień i Bowo, trzeba wypchać, bo bije mnie. Że ja? Bowo, wylatuj stąd i ten, i zobaczymy jakie obrażenia będą zadawały ci teraz. Ja jedyny bez śmierci tu. Jest w ogóle jakaś opcja, żeby słońce nam nic nie robiło? Czy nie ma takiej opcji? No chyba bije tyle samo, wiesz. Tak sam pokaż. Mogę dać zbroję na chwilę. No on się nie psuje w ogóle, to jest magic damage, a nie zwykły. Więc to nic nie da w sumie chyba. Magic damage od słońca. O, kolira jasna, panowie. Aha, ty masz tylko zbroję i buciki, nie masz nic więcej. Nie starczyło ci żelaza? Śmieszę, śmieszę. Ej, ale wiesz co, chyba faktycznie takie same obrażenia są. O, i no, o, rzeczy. Będziemy tu mieszkać we czwórkę, czy tylko dla siebie budujesz tą chatę? A pomagasz? No pomogę ci. Mam trochę drewna, to ci mogę pomóc ewentualnie. Chodźcie, panowie, pomożemy mu. To co ty robisz? To nie tu! A gdzie? Ten sufit po prostu ma być, taki wysoki. No co ty robisz? To nie tu, sorry, nie wiedziałem jakie ty masz plany, stary, przepraszam cię. To może ja będę podłogę robił. Tylko, że tak, kurczę, nie za bardzo. Nie!
Dobra, patrz, chce od nas pomocy, a nas zabija, nie? O, jeszcze sam umrze, Gamoń. Chyba nie doceniał mojego... Twoich starań. Moich starań. Dobra. To jest myśli, patrz, patrz, jaki za... To teraz ja się dołączę, może mi się czemu uda. Czemu tyle dasz? O, nie. No ej, coś wszystko ty... teraz. Ej, coś ty ustawił, ej, zobaczcie czemu co... Czemu ty dedłeś? Zobaczcie, co ustawił włoski, ile razy mam śmierć niby. O, ale śmieszne. Ja nie widzę nic dziwnego. No w ogóle, nie? No w sumie dobra, może tyle razy umarłem, niech ci będzie. O, a ten jak umarł? Przecież nie był na słońcu, sam się zabił. Aha. Ktoś go zabił, Wolnar pewnie. Wolnar się nauczył magicznych komend używać, tak jak nigdy nie potrafił, to... Oho, wpisuję komendę, bo ona chce grać na klawiaturze. To może zróbmy to z kamienia, co ten dach? Czy to musi być z drewna? Bo chatę sporą pojęć ci zrobiłeś. Musi być z drewna. Musi być z drewna? To nie mamy tyle drewna. Musimy nazbierać drewna. Kto chce po drewno się wybrać? Bowo, chodź. Ja idę. Lecimy! Lecimy! O. No i poleciał. Jak się jest w wodzie, to bije? No, nie, to... A wskocz do wody, zobaczymy. Ej, nie! Serio? To czekaj, trzeba baketa zrobić. Ty, to jest dobre. Woski, coś ty narobił w tych statystykach? Powiedz ty mi. Że co? Ja burdel nie, zrobiłeś w statystykach. Że co? Nie wiem, jest woski. Woski z małej litery, woski 69. Czemu 69 w ogóle? Także. Tak, zrobił tak wielki. Nawet na 4 osoby myślę, że chata starczy i że się tutaj pomieścimy. Także co? Myślę, że to mniej więcej pokazaliśmy wam tego datapaka, wiecie jak to wygląda. Wolnar już się wczuł i zaczyna, widzicie, piwnicę nawet robić. Także mówię, będziecie mieli linka w opisie do tego datapaka, będziecie mogli go sobie pobrać. Tak jak mówiłem na początku, zapraszam na naszego Discorda Stiviaki, ja dam, ja zawsze daję swoim widzom linki w opisie, nie to co ty. Także tak jak mówię, zapraszam naszego Discorda Stiviaki, koniecznie zostawcie kciuka w górę, łapeczkę, dzwoneczek, no i zapraszam na kanały do chłopaków, także trzymajcie się, hej! Halo! Jo, dalej!